No więc dobry wieczór, kochani. Chciałem przeprosić, że tak późno, bo w ogóle się zastanawiałem, co mam ze sobą zrobić, ale po prostu tak mnie zatkało to, co zobaczyłem tutaj, że kompletnie jestem wyprowadzony z równowagi i oprócz słów podziwu i ogromnego szacunku i podziękowania dla wszystkich za takie przyjęcie, którego się nie spodziewałem w ogóle przez moment nawet, no to po prostu nie wiem co, oprócz dziękuję, nic mi do głowy nie przychodzi. Bardzo się cieszę, że mam tylu sąsiadów i wspaniałych przyjaciół. Szanowni Państwo, słyszeliście, co przed chwilą Stanisław powiedział. On jest skrępowany, on się boi, a co ja mam powiedzieć? On tyle lat na scenie. Mało tego, jeszcze Artur Orzech stoi tutaj i potem powie mi tak, tam mówiłeś źle, tu se pleniłeś. No Artur, proszę Cię, wypij coś w tym czasie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przejdę do naszego ukochanego jubilata, ponieważ to nie jest naprawdę wybitny zaszczyt. Ja pozwoliłem sobie, Staszku, w paru miejscach powiedzieć, że to są Twoje drugie urodziny. Pierwsze były w 37, a teraz są drugie w Mokin. Bardzo dobrze! Przypomnę taką jedną kwestię. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Nie mam mowy. Parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się w Małkini w 1937 roku w lipcu, znaczy w połowie lipca, czyli w drugiej połowie lipca właściwie, dokładnie 17 lipca. No to tyle może o sobie na początek. Czy są jakieś pytania? Poczekamy, Staszek odbierze telefon, może ważny. Roman Polański dzwoni, ma wolne teraz. Nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem na przyjęciu urodzinowym. No właśnie jakoś tak się złożyło, że jestem w Małkini w tej chwili na przyjęciu. I taką mam sytuację, że po prostu przyszło 1200 osób i nie wiem, co mam zrobić. A możliwe, możliwe. No z przyjemnością. Dziękuję. Przepraszam. Już się wyłączam. Już się wyłączyłem. Dziękuję. Słuchajcie Państwo, niestety nie obejdzie się bez kartek, ponieważ są też tu słowa, których ja nie powiedziałem. Ale może po kolei. Chciałbym powiedzieć tak, że dla mnie spotkanie każde z Tobą, Staszku, to jest podróż intelektualna, dowcipna i bardzo za to Tobie dziękuję. Zdaję sobie sprawę i jestem przekonany, wiesz, jak bardzo Ciebie uwielbiam. Dziś możesz się przekonać, że nie tylko ja. No właśnie się przekonałem. Jeszcze. Dobrze. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że dopiero teraz zdaję sobie sprawę z rozmiarów katastrofy, którą spowodowałem swoim przyjściem na świat. Bo nie docierało do mnie po prostu, czego ja tu narobiłem w tej Małkini i że rzeczy ciągnie jeszcze od czasu Rzeczypospolitej. To jest naprawdę... Ale ja Państwu coś powiem. Właśnie nie byłem Państwu, bo to może nie jest zbyt elegancki zwrot do osób, którzy są właściwie moimi nie tylko rodakami, ale i właściwie najbliższymi ziomkami z racji mojego urodzenia. Więc będę do Was mówił per wy, moi kochani, dobrze? Chciałem tylko dodać do tej pierwszej kwestii. Ja już nie mam repertuaru. Ile umiałem, to powiedziałem. Jeszcze pamiętaj, że była porada. Dwa kawały jeszcze. Tak? Jak będzie trzeba, tak. Jak powiedziałem wcześniej, że naprawdę każde spotkanie z Tobą dla mnie to jest podróż intelektualna i dowcipna lub dowcipowa. Jak patrzył, tak jedno zwał. Tak. Dokładnie tak. Zawsze jedno przy drugim. Myślę, że dla moich przyjaciół, dla moich sąsiadów również. Oni tu są, ich poznasz na pewno jeszcze dzisiejszego wieczora. Natomiast jest kilka osób, które chciały tu być i niestety nie są. Sezon urlopowy, ciąża, noga, wiesz, nerka, te sprawy nie przyjechały. Chciałbym, żebyś wiedział o nich. Na przykład taki Adam Małczyk z formacji Châtelet,
Pozdrawia ciebie bardzo, bardzo mocno z Sardynii. Dał słowo, że dzisiejszego wieczora będzie pił wódkę i będzie wszystkim Włochom zachwalał, jaki ty jesteś wspaniały człowiek. Bardzo uczciwe, dziękuję. Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju dzisiaj jest niestety w Mrągowie. W Mrągowie chyba jest noc kabaretowa, tak? Tak. Powiedział, żebym przyklęknął przed tobą, co czynię? A on resztę dokona, jak przyjedzie i spotka się z tobą w jakiejś sytuacji pewnie kabaretowej, jak znam życie. Mam nadzieję. Grzegorz Halama jest gdzieś w Polsce. Powiedział jeszcze 10 dni temu, mówił, może dojadę, ale to chyba będzie z drugiego końca Polski, więc nie dojechał. Nie. Marek Niedźwiecki przypomniał mi i prosił, żebym przekazał tobie taką jedną anegdotę. Podobno Andrzej Marzec był sprawcą waszego spotkania, nie tête-à-tête, ale w jakimś takim szerszym gronie, gdzie... Biesiadowaliście prawdopodobnie. Kolacja była. Tak. Marek swoim zwyczajem, Artur Port twierdzi, cichutko, cichutko, jakby go nie ma. I podobno ty chciałeś, żeby było, dokonało się spotkanie misia z niedźwiedziem. I powiedziałeś, a gdzie ta hołota niedźwiecki? I Marek mówi, powiedz Stachowi, że to największy komplement, jaki słyszałem od człowieka. Bardzo się cieszę, dziękuję. Dalej Zbyszek Zamachowski, który dzisiaj jest też na, w czasach i powiedział mi jedno. On ma dzisiaj urodziny. Tak. On powiedział tak, to poproś Stacha, że ja wypiję za jego zdrowie, a on za moje. To ja jutro wypiję. Dodam jeszcze, że tej osoby akurat nie znasz, ale ma też urodziny chyba Gosia Malec. Prawdopodobnie jest tutaj? Gosia. Gosia jest? Nie, nie ma Gosia. To jak będzie, to dostanie koszulkę, Stasiu, nie? Od ciebie specjalnym autografem. Nie tą, nie tą. Trzymałem, że tak powiem, do końca konia na wodzy, ponieważ jest to fantastyczna rzecz i od fantastycznego twojego przyjaciela. Nie mógł się to dzisiaj stawić, ale napisał między innymi Stasiowi z okazji drugich urodzin, przyjaciele, a jest to rysunek od Henryka Sawki. Podpisał własnoręcznie, że grill w Małkini ze znakiem zapytania. Właśnie dzisiaj, 17 lipiec 2010 rok, to właśnie ten znak zapytania. Dziękujemy ci, Stasiu, za to. Bardzo. To ja dziękuję jeszcze raz, już nic więcej nie mówię. Dziękuję. Powiem Państwu tak, nigdy nie myślałem, że pojawię się na jednej scenie z tak fantastycznym człowiekiem jak Stanisław Tym. Nazywam się Artur Orzech, panie Staszku. Dla mnie to jest... Aha, wie pan, tak? Tam serdecznie. Mogę pana ucałować w rękę, czy nie bardzo? Nie. Jezus Maria. Drodzy Państwo, niech pan zasiądzie na fotelu, bardzo prosimy. Opowiedział pan... Strasznie staro się czuję. Myśmy się zjęli troszkę dłużej. Panie Stanisławie, otóż tak, pan opowiedział o różnych fantastycznych, takich żydowskich kawałach. Ja sobie myślę, że ponieważ wielokrotnie jestem pytany, pan pewnie też w życiu tak pytał, po co jest konferencjer na scenie? Prawda? Takie zasadnicze pytanie. I ja zawsze ubieram się w taką odpowiedź jednego z ważnych konferencjerów dwudziestolecia międzywojennego, którzy mówili, konferencjer jest jak biustonosz. Niby niepotrzebny, a trzyma. Stąd pozwoliłem sobie wyjść na chwilkę na tą scenę. Stachu, to jest tort wykonany przez Zosię Witkowską. Stasiu, ciebie poprosimy, żebyś nam to przyrzekł, że przyjedziesz do nas co roku. Tak jest. Brawa. Brawa. I 100 lat. Życzenie. Życzenie. Musi pomyśleć życzenie. Solenizant. Myśli.
i dmucham. Zaraz przyjadę. Zmieniam. Nic nie zmieniam, to samo. No już. Brawo!